Witajcie, kontynuuję tutaj testowanie na moim kanale, tutaj razem z różnymi ciekawymi gośćmi, a dzisiaj moim gościem jest Czerwony Pingwin. Miło mi. Słuchajcie, więc tutaj czym się będziemy zajmować, tutaj nie będziemy przedłużać, bo dzisiaj mamy trzy specyfiki, trzy popitki, tak jak widać, tak można jak najbardziej powiedzieć. Ja to tak nazwałem. Tak, myślałem, że to są po prostu jakieś popitki, bardziej to traktowałem, a nie sosy. Są to akurat produkty od Papieża Ostrości i on mi powiedział, że to jednak są sosy. No i trzeba się postarać, streścić i potraktować to jako sosy, a nie coś do picia w takich, no po prostu, opakowaniach. Choć takie opakowania właśnie raczej przywołują skojarzenia właśnie z czymś do picia. Ale wspomniałeś Papieża Ostrości, tutaj przy okazji tutaj dziękujemy mu bardzo oczywiście za udostępnienie tych produktów i będziemy tutaj z nimi dzisiaj działać. Jest wizerunek Johnego Scovilla, który je tak wyprodukował. No tutaj mamy właśnie, tak jak tutaj właśnie wspomniałeś, mamy tutaj właśnie sosiki, są to sosy właśnie odfirmowane vlogiem Chase the Heat. Tak. Czyli mamy tutaj twarz Johnego Scovilla. Nie wiem jak to zrobimy, czy przedstawimy całą trójkę, od razu przeczytamy składy. Jak chcesz, możemy pojedynczo, możemy na raz. Jedno powiem, na pewno ten gościu nie wymyślił teorii Scovilla. Chciałem tak sprostować, nie? Bo się ludzie na tym łapią. Myślą, że jak ma Johnny Scoville, to... To, że to jest jego... Tak, że to jest jego, a troszeczkę wcześniej powstała skala. Skala Scovilla powstała dosyć dużo wcześniej. W każdym razie to może tutaj używajmy określenia Chase the Heat. A Johnny Scoville, no, też może być. I Johnny Scoville też myślę, że będzie wiadomo o co chodzi, mam taką nadzieję. Dobrze, no to zajmiemy się pierwszym. Tutaj właśnie lecimy właśnie mocą, to na razie damy na bok. Ja wam tutaj pokazuję właśnie jak on wygląda tutaj na zbliżeniu. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że właśnie od niego zaczynamy, no bo on jest najsłabszy. Tutaj jest skala, jeśli dobrze widzę, 10 płomieni maksymalnie. On w tej skali ma tych płomieni 3. Chociaż jest czerwony, moim zdaniem troszeczkę inaczej bym to poukładał, ale... No kolorysty wiadomo. To tu jest przypadek. Ale przeważnie w butelkach te czerwone... Tak. Czerwień kojarzy się z czymś mocnym. Z tym mocniejszym, no. Tak jest. Sosik tak w ogóle ma nazwę taką właśnie dziwną. CTH, myślnik 2 Hot Sauce. Już pozwolę sobie poczytać po polsku. Habanero Street Taco. Wam szybciutko jeszcze tylko przeczytam jego skład. Czerwona papryka chili, woda, miążka z papryki habanero miał to być, na to się składają świeża czerwona papryka habanero i ocet, czosnek, sok z limonki kluczowej, to chyba jakaś pomyłka tutaj zaszła, mieszanka chili w proszku, sól koszerna, ocet destylowany, proszek habanero, olej awokado, kolendra, przyprawy, guma ksantanowa, srobienia potasu, wodosiarczyn, sodu. Uff, to na końcu najciekawsze. Dobra, ty już tutaj rozbrajasz, widzę, i no zabieramy się do wrażenia zapachowe, prawda? Myślisz, że nie wybija się czymś takim szczególnym, to habanero uderza pierwsze i reszta tych składników jakoś tam trochę ginie pod tym habanero, moim zdaniem. Nie, może jakieś przyprawy tylko wyczujesz, kolendra, ale tak, żeby naprawdę był intensywny, to gdzieś te habanero na pierwszy plan się rzuca. Taki typowo paprykowy. No. Ale też czuć te przyprawy właśnie, najbardziej właśnie ta kolendra. Ja bym powiedział, że papryka plus kolendra tego zapachu. Także jak widzicie, mamy już tutaj sajgonki na talerzu. Jak to teraz robimy? Czyli tutaj równowartość jakiej ilości łyżeczki? Bo tutaj będziemy, zradzimy, że tutaj dosyć swobodnie testujemy. Ja zaproponowałem, że do pierwszych dwóch będę używał mniejszej, a ten najmocniejszy sos wezmę sobie w dużej łyżce, w tej mojej stołowej, bo dzisiaj jeszcze wpada... To live. Live, tak, jak to kręcimy, więc nie będziemy. Tak, i będziemy jeszcze na pewno testować coś w międzyczasie, pewnie jakiś bonus myślę, że wpadnie. Mam cię o nadzieję. Zobaczymy jak to się potoczy. Tak jakby to oglądacie, to pewnie już wiecie, no, ale my jeszcze nie wiemy. No jeszcze nie. A to taka konsystencja. No, no to już. Popitka. To już wiecie, jak Sany to testuje i jak dozuje. Ładnie dozowałeś? Tak, bardzo ładnie. To zostawimy. Gdzie jest tam jakaś moja łyżka? Proszę, często się łychą. Brawo ty! Brawo ja! O kuźma. Ej, ale no, rzeczywiście konsystencja sama woda. To jest woda, no cóż ale... ty mówisz o tym popitka, no naprawdę. Ja to nazywałem popitką. Nie dziwię się. Teraz się naprawdę nie dziwię się. Ale... Zgadzam się z tą 100%. Tutaj jest wszystko tak zmielone na prawie pyłek, ale faktem widać te szczątki, nie? Teraz nie wiem jak to... Boję się to teraz polać, bo to mi się rozleje zwyczajnie, tak jak tobie. Ja będę będzie trzeba sobie maczać. Pod talerzu. Dobrze, że zaproponowałeś sajgonki właśnie, bo jednak widzę, że to chyba najsłuszniejszy nośnik, jaki można było zrobić chyba do tego. Znaczy, wiadomo, może jakaś tam zupa czy coś takiego. No najlepsze, ale tutaj no, sajgonki widać się sprawdzą. To co, no to degustujemy. Czerwony już zaczął, tylko wspomnę tutaj właśnie, wiecie, no nie pokażemy wam tego z bliska do kamery, bo grozi to rozlaniem, więc raczej chyba nie będzie zbliżeń tutaj. Sajgonka jest gorąca i powiem ci, że
wpływa ta, ta temperatura na ostrość. Nie zabija smaku sajgonki, ale jest już ostrość od razu, nie? Pojawia się. Jest to wyraźne. Wyraźna ostrość, no. Trzy płomyczki? Czyli papież nas okłamał. Mówił, że to będzie lightowe. No to jest jeszcze jak najbardziej do przeżycia, ale, tak. Ale kuje język. No nie, na język mi jeszcze nie weszło. Kuje język. Ale fajny ma smak taki właśnie tych przypraw, tej kolendry, jakby taki wyraziście, jakby też pieprzu ktoś dodał. A mnie dosyć szczypie ten język. Nie, no jest to trochę ostre, nie powiem, że nie. Mhm. Smakowo chyba przyjemne, dobre. Mi się podoba, to jest taki miks przypraw właśnie, bo ten skład był dosyć obfity, jak czytałem. Tak, skład był bardzo szeroki. Nie zabił trochę smaku tej całej blonki, ale widzę, że no, pewnie dla ciebie to będzie ostrzejsze niż jest przyprawy dla mnie, ale... Kurde. No jest to ostre. No w ustach mi daje, nieźle. Papież kłamie. Mówił, że to będzie lightowe. Każdy odbiera inaczej. Papież ostrości, żeby nie było. No. No to co, dłycha trzeba chyba od razu. Każdy nie sobie przyduzuje sam. No, tak, bo to jest bardzo lejące. Nie da inaczej. Bardzo lejące. To trzeba delikatnie. No, bierz to mega delikatnie. Jakbyś nie chciał się nacisnąć. No. Dzięki. Nie, czy nie można naciskać, bo to nie trzeba samemu dać polecieć, bo będzie lipa. Dobra, tym razem ma łyżeczka, bo dzisiaj jeszcze może coś tak z procentami, nie? A, też jest to możliwe, ale to robisz dużo tutaj zapowiedzi, nawiązań, ale nie szkodzi. Dobra, lecimy w takim razie. 3, 4. Specyficzny smak. Przypraw słone bardzo. Pełno przypraw. Max przypraw. Może być ta kolendra też w smaku, ale wyczuć ta ale inne pieprz rzeczy. Ale jeszcze później wchodzi teraz w tym momencie. Dużo pieprz i ocet. I ostrość. I jeszcze ostrość wchodzi ostrość, od razu. Ale... przepraszam, jaki ocet? Ja gadam. Słoność. Słoność chciałem powiedzieć. Słone to jest. No jest, jest. Mocno słone. I... lubię słone rzeczy, więc mi to nie przeszkadza, ale... ostrość jest. Coś mi się wydaje, że dobrze ustaliliśmy, że te pierwsze dwie ja będę jadł z małej. No. Bo coś czuję, że w żołądku byłoby trochę mililitrów. Jest to ostre, nie? Kurczę. To podleciały. Nie są popitki, kuziła. No, to daje. No w końcu, w sumie Chase the Heat, no to coś sugeruje no, naprawdę. Co, coś tam zrobił. Dobra, ale wiesz co, zamykaj, mamy tutaj trzy. Zamykaj, tak. To jestem ciekaw jak to wypadną. Kolejny. Sany teraz odczuwa skutki pierwszego sosu. To jest właśnie CTH5 Thai-rific, jak to powiedziałeś wcześniej. Ja przeczytam tutaj... Czy mówiłeś to wcześniej? To jest ostre, skoro sany teraz coś... tak sapiec. W każdym razie ten sos to jest tutaj... znowu widzę cyferki, jakoś wcześniej notowałem, że każdy z tych sosów ma w nazwie te właśnie literki cyferki, tylko się skupiłem na tych członach poniżej. Każdy to jest teraz CTH5 Hot Sauce Thai-rific, tak jak tutaj właśnie już pewnie widzieliście, jak zakładam. A teraz zajmę się... Działa ten pierwszy sos cały czas. Działa pierwszy sos. Czekajcie, nie zajmę się składem. Tutaj wspomnieć chcę, że teraz mamy przeskok o 100% można powiedzieć, bo mieliśmy 3 na 10, teraz będzie płomyczków 6 na 10. No to już będzie ciekawie, ja ci powiem. No, szybciutko składzik. Czerwona papryka chili, woda, sok z limonki kluczowej. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, bo wcześniej też to odczytałem. K-Lime Juice, tak naprawdę to się nazywa. No, coś w każdym razie z limonki. Na pewno nie limonka kluczowa, nie ma czegoś takiego, tak mi się wydaje. Lecimy dalej. Cukier trzcinowy, ocet jabłkowy, sos sojowy, na co składają się woda, ziarna soi, sól i cukier, czosnek, imbir, kolendra, cukier brązowy, mieszanka oliwy z oliwek canola, miąższ z papryki habanero, na to się składają świeże czerwone papryki habanero, ocet trawy cytrynowej, szalotka, sól, pasta z krewetek, galangal, na co składają się krewetki, sól, skórka z limonki, kafir, pieprz, sos rybny, przyprawy, guma ksantanowa, sorbinian, potasu, tu mi chyba ucięło. Te składy są przebogate. Skład jest no, przewielki, nie? Przewielkie. Ale tutaj też jest dużo, tamten też był bogaty, też bogaty. Nie wiem, co to jest ta, z tym kluczowym, sok z limonki kluczowej. W poprzednim też to czytałem, ale no, na razie tego się trzymam, tylko zwracam uwagę, że może tutaj mi automatyczny tłumacz źle przetłumaczył, bo przyznam się, że to było tłumaczone dosłownie na chwilę przed rozpoczęciem filmu, bo zapomniałem zupełnie, że trzeba składy przetłumaczyć. To okay, bierz no to co? Ten, zapach, dobra. Nie czuję. To już działa pierwszy i katar masz? Chyba tak. Wiecie? Akurat dobrze ty tak robisz. Prawie go nie czuję, taka lekka, no nie wiem, jakby sztuczna, sztuczne papryki. Też mamy, sosy mam Afrika pachniały podobnie, takim trochę jakby sztucznym akcentem, jakby jakiś specyfików do remontu. I papryki połączone z tym chemicznym jakby zapachem.
Powiem ci, nie skupiłem się na tym, jak czytasz dokładnie, na jakiej było to oparte papryce skorpion. To będzie mieli niespodziankę. Powiedz, że... Już ci mówię. Ja mi to zalatuje skorpionem. No nie chciałbym się pomylić. Świeże to habanero, to szczerze tutaj tylko habanero widzę. Tylko jest habanero? Widzę zmiankę, chyba że nie pomyliłem. Tak jak poprzedni w sumie też był na habanero. No habanero wiem, że to też czytałeś, ale... No tak troszeczkę takim azjatyckim klimatem delikatnie zalatuje, ale może to być spowodowane przez inne w ogóle przyprawy, które tu też jest ich pełno. Z tego co mogę wam pokazać, to nie jest zmielony do końca. Jeżeli moc przeskakuje tak wysoko, a on nie przeszedł na skorpiona, no to ciekawe jak będzie mocny. Tak, pokażę ci na chwilę na zapach. Uważaj, jak bo odnosiłem. No. Wyczuwasz tam naprawdę coś, jakieś inne przyprawy, których jest od groma i składników? Jakby trochę lepiej go czuję, ale czujesz jakiś taki akcent jakby jakichś totalnie mi nieznanych przypraw, których nie umiem opisać. Nie wiem. Ale one są bogate dosyć w składzie, więc... Ja chciałbym zasmakować. Ale podobny jest jak tamten, no nie? Więc wyciągam tak, kolejny jest tutaj. Tak, jest bardzo podobny pod ale względem nieco zapachu. Inny. O, ten już tak troszeczkę lepiej się leje i dozuje. Nie poleci ci tak wodą jak wcześniej. Mhm, dobra. Ja sobie też tutaj równowartość jednej łychy tutaj ogarnę. Jeszcze z łychy spróbuję powąchać, bo naprawdę mam problem... Nie, nie będę ukrywał problemu z zapachem. Jeszcze mniej no, przemielona papryka. Nadal go słabo czuję. Pesteczki takie tutaj są w nim. Ciekawe. Interesuje mnie podbicie mocy. No, próbujemy. Jeżeli byłoby to realne, to ciebie już powinno to dość kopnąć. Kopnąć, dokładnie. No, dobra, zobaczymy. Dobrze, to co? Próbujemy w takim razie. Od razu połowę sajgonki biorę, co się będę szczypał. Ale jest gorąca, nie? Widzę, że paruje. Ona jest po prostu za gorąca, ta sajgonka. Paruje, wiesz, to sama para tu leci z tej sajgonki. Ale szczerze? To jakoś nie mogę się wczuć w ostrość przez to chyba. Po tym pierwszym w ogóle nie czuć tej różnicy między 3 punkty, a nagle, nie wiem, a 6 na może przykład. Szczerze, to powinniśmy sobie zrobić już dłuższą przerwę przez to i poczekać, że nam zejdzie ostrość z ust, no ale nie mamy na to czasu teraz obecnie. Mi się wydaje, że ten pierwszy nas trochę zahartował i sprawił, że tego tutaj odczuwamy właśnie nieco lepiej. Znaczy się słabiej go czujemy. I ten jest bardziej chyba taki cytrynowy. Chciałem właśnie powiedzieć, że taki bardziej kwas w smaku. No. Cytrynowy, zgadzam się. Jak tamten pierwszy to był zioła, kolendra. Ten tutaj idzie w taki kwasek cytrynowy. No. Może nie kwasek cytrynowy, tylko kwas i cytryna, żeby to rozróżnić. Ten drugi po tym pierwszym to już taki zniknął. Mi się wydaje, że może przed trzecim zrobimy jakąś większą przerwę. Możemy przerwać wtedy, czemu nie? Dobra, to łyżeczkę walniemy. Okej, okay, lecimy z tym. No bo co, no kwasek cytrynowy i wiesz co, teraz dopiero czuję, że mi zaczyna się jakby rozchodzić bardziej na języku coś nowego. I trochę szczypie na ustach. Dopiero teraz to odczuwam, wiesz? Ale teraz łycha powinna wszystko... Łycha to jest taka inwazyjna dawka w tym wypadku, że powinniśmy łyżeczka bez problemu to wyczuć. Łyżeczka w tym momencie. Łyżeczka. W sumie łyżeczka, wiadomo o co chodzi. Potoczne określenia. Skróty myślowe. Dobrze, to próbujemy. 3, 4. Ale dziwny. Na początku jakby nic. Smakowo tak jakby znowu miks jakichś dziwnych przypraw, których nie określę, podobnie jak w zapachu. Ale tego kwasku raczej nie czułem teraz w smaku. Bardziej kwasek i nie ma tych przypraw. W tym pierwszym były pełne przypraw, no. Było, a w tym już tak nie ma. I ta ostrość tu w ogóle się... Jakbym miał powiedzieć, że to jest dwa razy mocniejsze od tego pierwszego, to chyba nie ma szans. Muszę wziąć poprawkę na to, że ten pierwszy sprawił, że aż mi trochę oczka się zauzawiły. Mi się wydaje, że to jest chyba na podobnym poziomie. Tylko bardziej tamten mi bardziej chyba dawał w język, a ten mi daje w gardło. Teraz czuję, że gardło rozgrzewa. Jest to ostre, ale po tym pierwszym już nie robi żadnego wrażenia. Ten pierwszy czułem bardziej, wiesz, że tak. Bardziej. Ale ja czułem nawet bardziej właśnie, więc mi się wydaje, że on nawet mimo tego naszego zahartowania tym pierwszym, że tak powiem... Nie przebił się chyba. To wcale nie jest takim, że aż o moc tak w skali aż o tyle mocniejszy. Pytanie, co by było, gdybyśmy, nie wiem, wzięli i tego użyli jako pierwszego, tak? Ten jest jaśniejsza czerwień i te pesteczki więcej pływają, no nie? Tutaj. Dalej się wydawała naprawdę mocniejszy, ten już tak na spokojnie. Ten jest, kurczę, właśnie tamten mi się wydaje, że jednak będzie mocniejszy mimo wszystko, trzeba go ocenić. I dla mnie chyba tamten był lepszy smakowo, bo ten tutaj taki znowu miks jakiś, czy powiedziałeś inaczej, ale mi się wydawało, że to taki miks tych ziół i tego kwasku cytrynowego, co tak czułem na tej sajgonce, to chyba, kurde, aż tak nie czułem właśnie. Po tym pierwszym sosie czerwonym ten już potem traci. Bo co tu mogę wyodrębnić, żeby powiedzieć coś konkretnego? Bo tu jest też szalotka, skórka z limonki też, takie rzeczy...
sos rybny, w sumie to może być takie, to mogą być takie dziwne klimaty, bo to jest taki właśnie, w sumie tak, pasuje to. Znaczy był w składzie, ale wyczułeś go? Właściwie ja czułem takie jakieś dziwne rzeczy, a sosu rybnego w jakimś ostrym sosie pierwszy raz się spotykam z tym, więc możliwe, że to daj ten sos rybny. Taki dziwny posmak, którego bym nie określił jako rybny, tylko właśnie jako taki miks różnych przypraw, takich nie do końca pasujących, to się, nie, może nie, że nie pasujących, ale taka dziwna mieszanka po prostu. Problem mam, żeby coś powiedzieć konkretnego. Problem jest z tym, że rzadko testujemy trzy sosy pod rząd, bo jak ja sobie przypomnę, to ja lubelskie słoiki testowałem i pomyliłem się gdzieś tam i się okazało, że barbecue był mocniejszy niż ten inny, który testowałem. A tu może być też podobnie. Od razu się zabieramy za tego trzeciego? Trzeciego, tak. Bo taką trochę przerwkę teraz mieliśmy, bo się zagadaliśmy trochę. No tu nie? Jest 8 na 10. Miejmy nadzieję, że będzie mocniejszy i ten już przypomina taki bardziej sos, taki patrz. To nie będzie lejące. Zostawię tobie opis i pytania. Dokładnie, tutaj też biorę go do ręki właśnie i tutaj być może właśnie widzieliście zbliżenie teraz na samo opakowanie. Ja postaram się pokazać, że on tutaj ma, no chyba na kamerce tego, na aparacie za bardzo tego nie będzie widać, ale no, wygląda tak, jak tutaj właśnie czerwony zwrócił słusznie uwagę, że ma gęstszą konsystencję. Powiedziałeś już o tej skali no, 8 mocy. Na 10. 8 na 10. Ten tutaj to jest właśnie, bo nie, najważniejsze, nie powiedzieliśmy nazwy, jest to teraz ten CTH4. Painfully Scorpion, bolesny skorpion. Jego skład przedstawia się następująco. Red chili peppers, papryczki chili różne. Tutaj dalej mamy, że jest też przecier z Trinidad Morugi Scorpion. Pełni oczywiście ocet. Dalej mamy przecier z Caroliny Reaper. Na to składa się już Carolina Reaper. I dalej mamy ten, no ten kluczowy sok z limonki, cokolwiek to jest. Możliwe, że w komentarzach sobie, możecie w komentarzach napisać, co to właściwie jest. Możliwe, że dawno sobie sprawdziliście. Już trzeci raz to jest wspomniane. I to nie koniec papryk. Jeszcze jest papryka Red Bell, cebula Vidalia, czosnek, woda, czarny czosnek, czysty cukier trzcinowy, Pure Cane Sugar, nie wiem czy to ma znaczenie, że to jest czysty. Sól koszerna, znowu Carolina Reaper się pojawia w składzie pod koniec. Potem jeszcze czerwone habanero i dalej następnie przyprawy, guma ksantanowa, sorbinian potasu, wodosiarczan sodu. Wybaczcie, że tak długo to trwało, ale tutaj akurat tłumaczenie, teraz dopiero się przyjrzałem, że tutaj tłumaczenie po prostu akurat w tym składzie wyszło po prostu jakaś totalna masakra, totalny miszmasz. A i ten skład bardzo ciekawy i obszerny, no tutaj to budzi respekt. Tak jak wspomniałeś już o mocy, no najwyższe w skali. Dobrze, no to co? No to trzeba próbować w takim razie, ale wpierw zapach oczywiście, bym zapomniał. W sumie ty powinieneś teraz zacząć, bo ostatniego ty wąchałeś. Nic by się nie stało. Nic by się nie stało, ale trzymajmy się jakiegoś algorytmu. Jaki fart. Ale wiesz, że to jest twarde. Aha, ojej. Twarde powiadasz. No to jest ta cała zawiesinka, która teraz... No, wiadomo o co chodzi. Badziew, ja tego nie chcę. No, jak... Nie chcesz? Jak już Abram. Widzisz, bo teraz dopiero... No. Zaczynam coś czuć nawet tutaj chyba. One są tak podobne, że jestem rozczarowany, że wiesz, nie ma jakiegoś takiego przeskoku i różnicy w tych zapachach tak naprawdę. Różnorodności nie ma. Nie ma. Silna mi się generuje po tych wcześniejszych. Nawet tej Karoliny tak nie czuć, wiesz, jakby na przykład testować sos na Karolinie Reaper. A to mi się kojarzy, bo dużo było w składzie tych przecierów. Kojarzy mi się z charakterystycznym zapachem przecieru. Jest to bardzo charakterystyczny i jedyny wyjątkowy zapach połączenia papryk i octu. Konkretnie papryk superhotów. Nie, że tu tak superhoty? Znaczy no jest, była tam Carolina Reaper, ale... Jeszcze tak nieprzyjemnie sztucznie pachnie, znowu tak trochę chemicznie jak poprzednik, ale tu jeszcze gorzej, bo się łączy z taką octowością i paprykowością, jeżeli tak można powiedzieć. No i zapach taki jest... Zobaczymy, czy nas uderzy. Zapach jest dla mnie taki neutralny, zapach mocnego specyfiku po prostu. Tu się nie spodziewam wrażeń smakowych żadnych, tylko po prostu czystego. No i w sumie to chyba taką funkcję mówisz, ma pełnić. Że tak będzie? Chciałbym to poczuć. Dobra, bo słuchaj. Po tej wcześniejszej szóstce na 10 jestem dość zdziwiony. Lejem. To już chyba wiadomo, że to będzie nasz wróg, trzeba go w mordelacie, jak to mówią. Ale to już można dozować. A tak samo u mnie się... Okej, tutaj go przydozowałem. Tutaj miałem chwilę problem tutaj z nagrywaniem, ale przydozowałem go. To już za chwilę zobaczycie u czerwonego, w sumie czerwony sobie nakłada i u niego zobaczycie, jaką on ma fajną konsystencję, prawda? Ja sobie już to go rozprowadzę. Konsystencja tutaj jest fajna. No, już wiesz, nie zaskakuje jak ten pierwszy, nie? Że nagle wywaliło ci z opakowania i... Tak, pierwszy zaskoczył, wystrzelił zupełnie. Kurczę, dopiero przy łysce można coś czuć już te superhoty przy łysce, nie? No. Z tej tubki to tak nie do końca, ona go trochę blokuje. Jak się to rozmalował? Co to jakaś wafelka zrobiłeś? No to sztundeseń właśnie. Czuję, że tak, teraz czuję, że to będzie dość już dużo mocniejsze, nie? Znaczy tak mi się wydaje, ale... Dobra, jedziemy w takim razie. Zdążymy. Okay. Dawaj. Dobra, no to jesteśmy gotowi. A tutaj widzę z ręki, tak? No ja z ręki, ja teraz... A, byłem... dobra, się na dwa hapsy tutaj brać. Dobra, okej. Okay. Lecimy w takim razie. Lecimy. 3-4.
Karolina. W smaku właśnie tak, ten lekki ocet. Rozlewa mi się ostrość na języku, ale szczerze, spodziewałem się po tym zapachu, że będzie gorzej. Na razie, muszę się rozkręcić. A, mam posmak taki sztuczny. Taki. I ta gorzkość od Karoliny weszła już, nie? Ta gorycz też jest, tak. No, teraz dopiero jak silnę przyciągnąłem, dopiero ostrość się pojawia. Mhm. Teraz dopiero, ale jest tam. Nie wiem, czy tak zachęca do jedzenia ten sos. Smaku byś powiedział, że jest dobry? Nie, smaku jest niedobry, ale jeśli ma być mocarzem, to spełnia swoją rolę. Mm. Jest mocny, pali w usta. No trochę. Aha. Mhm. Trochę tutaj daje. Na język już mi wszedł. Ale na końcówkę języka. Na usta jeszcze nie. Ale na języku daje. Na języku jest gnój. No, rozkręca się na języku. No. To z tymi jest faktycznie. To z tymi poprzednimi dwoma, to faktycznie to jest przebitka tutaj. I ten naprawdę mógłby mieć 8 na 10, a nie tak jak tamten 6, a tamten 3. Mhm. Bo między tym drugim a pierwszym nie było w ogóle prawie różnicy. I teraz coraz większe żyletki się pojawiają na języku. Tak, żyletki nawet na zębach odczuł jakieś odczucia. Nie, jeszcze nie. Na języku jest strasznie. Mhm. Nie, ten już jest mocno, ci mówiłem. Muszę wyczeć ręce, bo nie wiem, czy sobie nie obróciłem. Czuję, że smakowo nie jest jakiś taki lepszy, bo ten pierwszy smakowo to był nice, nie? W porównaniu do trzeciego. No jest ostry, ten już jest. Postaram się na filmie nie, ale przyznam, że tutaj na pewno po filmie wezmę na pewno mleko. To nie ma opcji. No. To już to wiem. Jak teraz rozwiązujemy sprawę łyżeczki, drogi kolego? Sprawa łyżeczki jest oczywista. Proszę, to czyń honory, nałóż sobie. Ja zakręciłem. No właśnie, więc dlatego tak się pytam. Z ciekawości czystej. No, pingwin musi użyć łyżeczki stołowej. Tobie nie proponuję stołowej, ale jakbyś to dla mnie zrobił. Ja wolę nie. Kurde, na brzuchu coś czuję, zaczyna mi nie, powiem schodzić. Tak, no będzie stołowa. Tylko nie wiem, czy czasem tej stołowej by nie pokazać z bliska. Przynajmniej ten najmocniejszy sos. Spróbuj tam do odpowiednich tutaj. Nie, inaczej zrobię. Kamery. Stanę. Czyli cały czas teraz to bardziej rozpala. Najpierw do siebie. Tylko kurczę. Aha, czekam aż to, może ogarniesz ich. Tobie trzeba twarz zastawić. Domyślałem. No i... O, teraz widzicie, troszeczkę ostrości jest. Pokazałeś tam, ładnie, dziękuję, dobra. W miarę pokazałem. Ryb. Ale wiadomo, o co chodzi, prawda? Ale co? U mnie coraz gorzej pali. Mówi, że się dzieje. Tak, się dzieje. Dobra. Tak, z połowę tej wezmę, żeby tu nie odstawiać czerwonego, nie zostawiać go samego. A dziękuję. Chociaż on... No nie jest ciężko, powiem, on co działa, to nie schodzi. To cały czas działa. Też na języku cały czas. Nie wiem, czy ja to wytrzymam. Dobra, lecimy. Słuchaj. Twoje zdrowie. Wasze zdrowie. Moje zdrowie teraz przede wszystkim. Dobrze. Jak to się mówiło? Chluśniem. A, faktycznie, można powiedzieć, pewnie. Chluśniem, aby nie luśnieć. Let's go. Taki paprykowy faktycznie w smaku. Ryczkowo-paprykowy najmocniej chyba. Zatem go przełknąłem już. Ale przy tym, że mnie palił wcześniej tak mocno, to, ta, tak, to teraz też takiego przeskoku nie ma. Myślałem, że będzie mnie zabije. No ale gorzki się na podniebieniu robi. No, strasznie, no. Ale to chyba przez ilość u mnie w moim przypadku bardziej. Ja muszę się napatrzeć na stanego. Przepraszam, że tak nie patrzę tutaj, ale sprawy live'a, które ma nastąpić tutaj akurat nie zaczął. Dobra, na podniebienie płaci, nie? Oh. To byś szedł wcześniej na podniebienie? Na języku mi się skupia, wiesz? Ja się staram trochę odłączyć i nie myśleć, więc do końca nie wiem. Jedno wiem, że mam smary straszne z nosami lecą. Jak mówię, to teraz bardziej mi wypala. Ze śliną się gorszy robi. I żyletki przez to śliny się robią większe. Faktycznie, tak, zauważyłem. Ja się wolę wyluzować. No ale właśnie, czuję, że ostrość też wchodzi na oczy delikatnie. Ta ostrość się już nie podbija bardziej, ale no jest konkret, kurczę. Dobra, ja się spróbuję tutaj wyciszyć i może spróbuję się zdusić to. I za chwileczkę przejdziemy do podsumowania. Zazwyczaj powinny był sobie notować wrażenia danych sosików, bo z moją pamięcią jest ciężko, ale wydaje mi się, że tutaj jesteśmy w stanie to ogarnąć jednak bez. Teraz jeszcze bardziej gorzki się zrobi, jeszcze taki bardziej taki cierpki. O, bez... Bardziej paprykowy, kurwa, teraz w tym momencie. Bez wynotowywania podsumowań, tak chciałem powiedzieć wcześniej. Ty na pewno. Ale damy radę, ale tu już ten nas pali, ten tutaj ostatni. Działa, więc... nie? To też działa. Mhm, więc jeszcze chwilkę musimy. Po mnie może nie widać, ale czuję ostrość na twarzy. Tak jest. Jest ostrość. Jest mocno, nie? Nie, to nie jest jakieś lightowe.
Papie specjalnie nie powiedział, że to jest takie mocne. Czy powiedziałeś o tym pierwszym już, że kurczę, jednak zaskoczył, że nie miał być, jest mocniejsze niż pogrzeb, bo się było spodziewać po tym, co papież tobie opowiadał, prawda? Tak. Tak, i był... Ale kurczę. Ale jakoś go przytrzymaliśmy, drugi miał być ślina mocniejszy. Drugi miał być mocniejszy, ale jednak nie. Nie ma między nimi różnicy jakoś wielkiej. Praktycznie żadnej, no nie? Po jakimś czasie będziemy mogli sobie offline przetestować, wiesz, prywatnie, zobaczyć i później. To wtedy bardziej porównać. Albo może... dać napis jeszcze, nie? Albo może już teraz przejdźmy do. Ja nie wiem, czy będę dawał napis. Przejdźmy może do tak na gorąco, teraz już do podsumowania na gorąco. Do podsumowania na gorąco. No to ja się czuję w miarę uspokojony. Ja mogę powiedzieć tak. Czy na pewno uderzył nie największą mocą, tylko. Pierwsze uderzenie tego pierwszego było dość mocne. W smaku wydaje mi się dość chyba najciekawszy, chyba najlepszy tak naprawdę, bo te przyprawy było czuć najbardziej. Drugi. Jeżeli by miałby porównywać 3 do 6, no to w ogóle nie miał tej mocy, w ogóle. Gdzieś ten smak też tam w nim zaginął. A trzeci sos, w porównaniu jeżeli do 2 jest mocniejszy o 2 płomyki, to nie ma tak, jest na pewno dużo mocniejszy ten trzeci od drugiego, tak? To na pewno. Działa? Działa. Wiecie co, ja się podpisuję po tym, co powiedział Pingwin. Jedynie chciałem powiedzieć, jeszcze dodać może do tego, że miałem problemy z opisywaniem, no z opisaniem smaku, tego nie mam problemu. Tak, papryki, tylko że z łyżeczki ocet... już idzie go wyczuć, bo stópki to lipa była. A chodzi o to. Ale działa, nie? Czyżby kaszlobert? Troszeczkę chcę się wydobyć. Zapewne jak skończymy, to zaraz będę pił mleko, to nie ma opcji. Słuchajcie. Smakowo tutaj na pewno papryki wyczuwalne. Tak, tutaj już jest stricte paprykowe. Tutaj jakieś przyprawy, troszkę jeszcze kwasek owocowy się wybija, tak, ale głównie jakieś nieznane przyprawy, może to tutaj ta... Co to było rybnego? Sos rybny, może on zadziałał. Dziwne nieznane smaki, które się pojawiały. Tutaj ta kolendra bardziej, jakby nieznane przyprawy w tym się wybijały. Przyprawy... Jakbym tak miał powiedzieć, smakowo najlepszy ten, mocowo to ten przebija strasznie te dwa i... Dużo bardziej przebija ten sos, nawet jeżeli ten jest słabszy o 2 płomyki. Ślina mi się generuje, kurczę, że cały czas. Mi właśnie wchodzi na żołądek i ja też czuję, gnój na żołądku. A tu może wejść na żołądek, nie? Ten akurat. Za chwilę może być różnie, ale niestety nie mamy teraz możliwości uwieczniania tego, uwierzcie nam. Posłuchajcie, więc robimy, słuchajcie, więc powiemy tak. Działa sos, ten ostatni działa. Powiem tak, tutaj on, ten naprawdę może mieć nawet tak pod 90 tysięcy SHU, może nawet do 100 tysięcy według mnie. Tyle powiem, jak to jest ciekawy skali. I tutaj nieco mniej, może tak do 40 tysięcy SHU, oba, bo są bardzo podobne tak naprawdę. Bardzo były podobne. Dokładnych ocen nie wydaje, ale też tak podpisuję po tym, co powiedział Pingwin. Mimo, że te dwa dosyć podobne, to jednak na korzyść tego. Smakowo. Bo ciekawsze smaki, no a ten tutaj bym spotkał pod kątem smaku, bo to ma być niszczyciel, więc... No smakowo on tutaj się nie spisuje, no ale to jest niszczyciel, więc nie o to w nim chodzi. Więc ktoś poszukuje smaku, polecamy tego. A ktoś poszukuje mocy, polecamy tego. No tego tutaj nie ma co wskazywać, bo jest bardzo podobny do tutaj tego. Ten, czyli... Ginie po pierwszym. Czyli podsumowując, Chase the Hit, sosiki właśnie tutaj numeryczne, Tyrific to jednak nie polecamy, bo warto się bardziej zapatrzyć właśnie tutaj w Habanero Street Taco i dostajecie praktycznie to samo co Tyrific, tylko lepsze smakowo. No. A zdecydowanym królem ostrości dzisiejszego odcinka jest Painfully Scorpion, Bolesny Scorpion, jak najbardziej się może zgadzać. Chase the Hit dał radę. Tam była Karolina jeszcze. Tak jest, Karolina, tam dużo było, jakieś papryki, Red Bell jeszcze, naprawdę, dawało to radę. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużamy w takim razie. Bo to naprawdę długo trwa. I Chase the Hit tutaj dał radę, jeszcze raz dziękuję papieżowi za możliwość sprawdzenia tego. Ciekawy ten produkt. Ja myślałem, że to będą zwykłe popitki, ale o tym trzecim na pewno nie mogę powiedzieć, że to jest popitka, nie? Bo tak. Na początku to siada i to strasznie. Ale przez konsystencję myślę, że najbardziej można powiedzieć, że są to popitki, ale ten tutaj ma lepszą konsystencję do tego, żeby właśnie go dozować. Z sosem, Też sobie warto to tak na koniec zaznaczyć. Dosyć chaotycznie, ale pamiętajcie, tak to teraz będzie wyglądać, raczej u mnie tak właśnie swobodnie, chaotycznie. Podobnie też myślę, że będzie wyglądać u czerwonego. Na pewno chaotycznie to wygląda przy trzech produktach, nie? Dokładnie. Ten film będziecie mieli okazję zobaczyć i u mnie, i u czerwonego, więc tutaj śledźcie mnie, śledźcie czerwonego, ale myślę, że tutaj... suba, dzwoneczek. Tak jest. Przyda się dla zasięgu. Tak i jest. Widzimy się na live. W sumie wy już widzieliście, co się działo na live. Na live, a za chwileczkę zaczynamy live'a, ale to tak cicho, szaf, już widzieliście, o co chodziło w tym live, gdzie pojawili się jeszcze Poznański Dzik i Kasper M. Poznański Dzik, czyli Marcin.
My już za chwileczkę dosłownie mamy go zaczynać i dosłownie wtedy dostaję wiadomość od chłopaków, że jadą do nas. Ale to taki smaczek właśnie pozakulisowy, a z nami widzicie się już na spokojnie. Polecamy produkty. Albo i nie na spokojnie, polecamy produkty Chase the Heat, tutaj testowane. Widzimy się na kolejnych filmach. See ya. Na razie.